No słuchajcie, awaria za awarią. Zerwałem kabel ze słuchawek, to raz. Witam serdecznie. Kolejny wypadzik, wróciłem oczywiście do lasu, gdzie byłem poprzednim razem. No jak widzicie, tutaj teren na początku nie jest zbyt rewelacyjny, ale potem tam fajnie ten lasek wygląda. No i mamy pierwszy sygnał, jeszcze go nie rozkopałem. Około 12 cm. Kopniemy i zobaczymy. Chyba wyszło. Coś takiego. Jakaś tam obrączka, nie wiem co to jest. Na początek. No dobry początek. Dobra, lecę dalej. No i słuchajcie, z drugiego dołka wyskoczył nam zmiażdżony naparsteczek. No i trzeci dołek, jak na razie bez śmiecia. Jest pierwsza moneta, 100% muratynka, chociaż może to też być sas. No jestem z 15 minut, także fajne tempo. A jednak sas. Tak. Chyba. Nie, sas na pewno, tak. Widać po rancie. Zobaczymy jaki stan. No kurczę. Ładny stan. Zobaczcie. Tak mówię, 15 minut jestem i fajnie się zaczyna. O, stan nawet ładny. Nie idę na razie na pole, bo na polu tu już pewnie bym miał z 2 kilo śmieci. Ale ładny, ładny sasik. Przeczyszczę w domu. Zobaczycie jak wygląda po przemyciu. Dobra, fajnie jest, lecę dalej. No i słuchajcie, kolejny dosyć głęboki dołek. Wyskoczyła moneta i sprawdzamy razem. Tak, 10 feningów. Trzecia rzesza. Lecę dalej. No i słuchajcie, kolejne fanty. Coś takiego wpadło. Myślałem, że to guzik. Coś było zdobione, nie wiadomo. Potem spadła łódeczka. Fenolek. Cesarstwo. No i kolejny dołek. No i zobaczcie, coś sporego jest. Nie wiem, czy to guzik, jeszcze nie sprawdzałem. Czy to jakaś zatyczka może od fajki. Trochę to przetrę z tego piachu. No, taki kapturek. Coś starego na pewno. No, troszeczkę to może przeczyszczę i zaraz zobaczymy. No coś takiego. Brak jakichś tam zdobień większych. Żadnych napisów. A przypuszczam, że to jakaś klapeczka. Tutaj chyba był mocowany jakiś zawias. No nic, lecę dalej. Słuchajcie, taki fancior wpadł przed chwilką. Kolejna jakby jakaś obrączka. Tym razem pięknie zdobiona. Coś takiego. Prawdopodobnie brąz. No i mamy kolejny sygnał niedaleko właśnie tej ozdóbki. Złapmy ostrość.
około 11 cm. Sprawdzimy razem. Jest, kurczę, korzeń. Ale może jakoś się dokopiemy. Dobra, może wystarczy. Dobra, wyskoczyło. Sprawdzamy. Plomba tylko. Tak. Teraz delikatnie ją nawilżę, żeby była bardziej czytelna, ale stan taki, taki se, coś takiego. O, solna, pruska, ciekawego, dobra, lecę dalej. Taka okolica fajna, pod drzewkiem wpada pół połowy. Ćwiartka nieśmiertelnika. No, szukałem się strasznie w tych liściach, w tym bluszczu. No, ale w końcu znalazłem. No, trzeba się pokręcić. Tutaj może jeszcze coś ciekawego wpadnie. Do mojego w domu najwyżej dodam jakieś foto. Lecę dalej. No i słuchajcie, kolejne fanty wpadła. Pierwsza prawdopodobnie boratynka. Mówię prawdopodobnie, bo stan jest słabysieńki. Próbuję ją domyć w domu. Wpadło takie jakieś chyba okucie. Widać tutaj ślady złocenia. Też to domyję w domu. No i kolejna moneta. Sądziłem, że kolejna boratynka. A to zdziwienie moje jest sreberko. Jedna, druga silver grosza. Nawilżymy, zaraz zobaczymy, jak wygląda awers. O, super stan. Także cieszy. Jest sreberko, jest dobrze. No i nic, lecę dalej. Kolejny sygnał. Około 9 cm. O, już coś tam widzę. Zobaczcie. Ładnie sobie to siedzi w grudce. Guzior. Jest guzior. O, bez zdobień. Bez ucha. Także słabo. Lecę dalej. Słuchajcie, są kolejne fanty. Pierwszy z nich, który wskoczył, to taki śmieszny. Zdaje mi się. Śmieszne okucie zamka z trzema jakby otworami na klucze. No, coś ciekawego. No i teraz moneta również ciekawa, bo wpadła nam jedna, druga cruzera 1851. No, nawet ładny stan. Dobra, lecę dalej. Wpadło kilka plomb, kilka kulek muszkietowych. No i w końcu jest jakiś krążek kolejny. Sprawdzamy. Cóż to jest?
Myślę, że to grosik pruski. Ale stan słaby. Dam pauzę, troszeczkę go nawilżę. No słuchajcie, po dokładnym przyjrzeniu się monetce to nie jest grosz pruski, a grosz Augusta Sasa. Także fajnie, no czekam cały czas na tego trojaka. Trojaka 3 grosze, które jakiś czas temu wykopał Mustafa czy Maciek, już nie pamiętam. Piękna moneta, no może i mi się trafi w końcu. A monetka, straszny zajazd, nic z niej nie będzie, lecę dalej. Słuchajcie, dół przeogromny, strasznie głęboko. Jest kolejny guzior. Łóżka niestety nie stwierdzono, ale stan piękny. Guzik urzędowy pruski. Zobaczcie, jaki piękny stan. Zaraz go troszeczkę jeszcze przetrę z tej ziemi. No stan powala. No szkoda, że tego ucha nie ma, ale i tak cieszy. Nic, lecę dalej. Są kolejne monetki. Wpadły kolejne moratynki. Jedna litewska, jedna nasza koronna. No i muszę przyznać, że w lasku stany ciut lepsze niż na poletku. Ale też rewelacji nie ma. No i słuchajcie, jest kolejny dołek i kolejny pieniądz. Jest w grudce jakaś spora moneta. Fajnie by było, jakby to jakieś srebro w końcu. Nie. Jednak guzik, już czuję ucho. A myślałem, że moniak. Ale może będzie ładny. Guzik. Teraz przetrzemy z tej ziemi. Delikatnie. No i niestety. Łóżko jest, co prawda, ale. Nie, nie ma nic, żadnych zdobień. No szkoda. Nic, lecę dalej. No, przed chwilą mieliśmy boratynkę. Wcześniej guzik, kalesoniak. No i wyskoczyła kolejna moneta. Dosyć sporawa. Cesarstwo niemieckie. 10 wyników zapewne. Tak, dyszka. No nic, lecę dalej do następnego. O, teraz z jednego dołka wyskakuje sas. Szelong sasa łamany. No i boratynka. No i słuchajcie, taka ciekawa porcelanka się trafia. Te dwa kawałki wyszły właśnie z tego dołka. To wpadło wcześniej. Także teren ciekawy. I zlecę dalej. I słuchajcie, kolejne fanty. Wpadł tam jeszcze po drodze kolejny szelong sasa. Takie coś wpadło ciekawego. No i teraz przed chwilką odważniczek. Prawdopodobnie 20 gram. Takie coś. To czyszczę w domu najwyżej. Sprawdzę dokładnie. No nic, lecę dalej. Mamy kolejny dołek, no ale wcześniej wpadła niestety część takiej pięknej klamereczki. No szkoda. Wpadły jeszcze dwa fenole z cesarstwa i dwa fenole pruskie. No a z tego dołka, z tego co dobrze widzę, będzie sreberko. 24. Chyba tak, ale przetrę ją delikatnie i zaraz zobaczymy. Delikatnie ją przetarłem, tak jak mówię, 24.
Część talara, ale stan taki se wytarta strasznie. Lecę dalej. No słuchajcie, awaria za awarią. Zerwałem kabel ze słuchawek, to raz. Pół szpadla mi zostało. Pęk w pół. Dobra. Nie przedłużam, bo mam mało pamięci na telefonie. Będę się zbierał chyba ogólnie. Wpadł na parstek. Jakaś taka zapięcie zdobione. Ciekawa blaszka. Była w dołku razem z boratynką. No i moneta przed chwilą. No i słuchajcie, dołek pod takim piękiem zwalonym. Zobaczcie, co jest. Piękny guzior. Zobaczcie. Elegancko. Jest w końcu, kurczę, jakiś fan dnia. Mega. Dam pauzę troszeczkę, go nawilżę. No, ładnie się prezentuje. Delikatnie go przemyłem, jeszcze go wymoczę w domu. Ale jest mega, jest fancik. Jest fan dnia. Dobra, kończę. Może jeszcze coś wpadnie. Zrobię podsumowanko w domu. Po przeczyszczeniu wszystkich fantów. No, witamy już z domu. Fanty przeczyszczone. Chyba strzał dnia. Guzik czy ciężesza. Prawdopodobnie kolejowy, obok ładny, ładnie zachowany guziczek pruski, urzędniczy. Domyłem nieśmiertelnik. O, jest tutaj nazwisko, powiat Krotoszyn. Co tam dalej? No wpadło kilka boratynek, wiadomo, stany raczej takie dostateczne. No nawet ładny szalonk Augusta Sasa w przyzwoitym stanie, 1754 rok. Co tam dalej? O, sreberko jedno, jedna druga silber grosza z fajną patynką. No i taki smaczek na naszych ziemiach, moneta austriacka, 1/4, a nie 1/2, tak jak wspomniałem, kruzera. Też nawet w ładnej kondycji jeszcze, jak to miedziak. O, tutaj niestety już straszny wycierus, grosz Augusta. Strasznie słabo wygląda. No i ta monetka, która mnie rozczarowała bardzo, która miała być drugim serwerkiem, niestety jest to fals miedziany, 24 talara. No, zmylił mnie ten stan, jak na miedziak, jak na fals, ładnie w miarę wygląda, ale nic, może następnym razem. O, tu bardzo ciekawa znajdka, bardzo ładnie zdobiona część jakiejś biżuterii. Ładnie się prezentuje. No szkoda klamerki. Byłaby naprawdę ładna klamereczka. Coś takiego, jakby pionek do gry. Mi to przypomina, słuchajcie, taki przyrządzik do gaszenia świec. Chociaż one powinny być chyba dłuższe. No pewnie to nie to, ale tak mi to właśnie przypomina. Odważnik chyba 20-gramowy nie mogłem dobyć, ale raczej tak. O, to też bardzo ciekawe i wygląda na stare. Coś takiego widać tutaj na rancie, było jakieś stąpienia. No, coś ładnego i ciekawego. Co tam jeszcze z ciekawszych rzeczy? No nic z ciekawszych rzeczy. To jakaś spinka, prawdopodobnie do włosów. No i ta blaszka ciekawa, tak jak wspominałem. Dosyć głęboko i razem z boratynką była w dołku. Dobra, nie przedłużam. Kończę. Pozdrawiam oczywiście wszystkich. I do następnego.